To przygotowanie do potencjalnego ataku Rosji. Muller o zmianie przepisów Piotr Muller, najlepszym świętem dla Konstytucji RP, przepisy dotyczące Konfiskaty majątków podmiotów wspierających Rosję. Przepisy w zakresie możliwości konfiskaty majątków wszystkich tych, którzy wspierają rosyjskie zbrodnie na terenie Ukrainy byłyby najlepszym świętem dla polskiej Konstytucji, stwierdził rzecznik rządu Piotr Muller. Mówił także o potrzebie zmian w ustawie zasadniczej, które dałyby większe możliwości w zakresie finansowania armii. Ten drugi projekt też zostanie złożony, dodał. 2 kwietnia przypada 25. Rocznica uchwalenia polskiej konstytucji. Obowiązująca obecnie konstytucja RP została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Następnie została zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Rzecznik rządu, pytany na sobotniej konferencji prasowej, dlaczego nikt z rządzących nie pojawił się w Sejmie na obchodach 25, o rocznicy uchwalenia Konstytucji RP, odpowiedział: To było wydarzenie partyjne, zrealizowane przez posłów opozycji, więc nie rozumiem tego pytania. 25. Rocznica uchwalenia Konstytucji rzecznik zaznaczył, że 25. Rocznica uchwalenia Konstytucji to „ważne wydarzenie, bo mamy do czynienia z ustawą zasadniczą. Wskazał, że przed urządzącymi stoją wyzwania związane z potencjalną zmianą Konstytucji. Jeżeli mógłbym jakoś odnieść się do tego, co dzisiaj ma miejsce, to faktycznie zaapelować do opozycji aby poparła zmiany konstytucji w zakresie możliwości konfiskaty majątków wszystkich tych, którzy wspierają rosyjskie zbrodnie na terenie Ukrainy. To byłoby najlepszym świętem dla polskiej konstytucji, gdyby przepisy w tym zakresie mogły się znaleźć właśnie w konstytucji, ocenił rzecznik rządu. Najważniejszym prawem jest prawo do życia, jak mówił Muller. Byłoby to pokazanie, że Polska uważa, że największym i najważniejszym prawem jest prawo do życia prawo człowieka do tego, aby być wolnym od zbrodni, zbrodni wojennych jak ma to miejsce na terytorium Ukrainy, i że w polskiej konstytucji będą przepisy, które będą pozwalały takie zbrodnie ograniczać między innymi. Przez to, że będziemy mogli konfiskować majątki tych, którzy składają się na tę machinę wojenną rosyjską, na tę machinę, którą kieruje Władimir Putin. Podkreślił, że to byłoby najlepszym dowodem na to, że Polska jest dojrzałą demokracją, która potrafi w takich nadzwyczajnych sytuacjach faktycznie takich zmian dokonać. Podobnie jak w dwudziestoleciu międzywojennym również wtedy elity polityczne udowadniały, że były gotowe na to, aby dokonać takich zmian, które przygotują państwo też na trudny czas. Dlatego ta druga propozycja, która jest przez nas zgłaszana to propozycja, która pozwoli na przygotowanie się do potencjalnego ataku Federacji Rosyjskiej na Polskę poprzez większe możliwości w zakresie finansowania armii. Ten drugi projekt zmiany w konstytucji też zostanie złożony, zapowiedział Muller. W sobotę w Sejmie, w sali kolumnowej, odbywała się uroczystość z okazji 25-lecia uchwalenia konstytucji RPS 2 kwietnia 1997 roku, organizowana przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego i Klub Koalicji Polskiej PSL.